Jedziemy do surfing. Jemy śniadanie. Idziemy na szybką kawę ze znajomym, który wylatuje, a który niedługo będzie naszym sąsiadem. Dzisiaj jest dalej dzień, który sam się układa. Chłopcy poszli sprawdzić, czy da się surfować, a ja korzystam z chwili, że mała śpi. Nie ci spływania. Za wysoka woda. Są kiepskie fale. Nikt nie pływa. Jesteśmy w Santa Cruz, czyli w miejscu, gdzie można surfować. Jest tutaj wszystko powiązane z deskami. Jest tutaj taka szkoła, Kalahau, prowadzona przez Rudolfa. I Paweł już kiedyś z niej korzystał, wtedy surfowali w Machico, bo tam były warunki. Taka dwugodzinna lekcja kosztuje 60 euro za osobę, a tak jak dzisiaj chcieliśmy wypożyczyć deskę na pół dnia, 25 euro. Chłopcy dzisiaj niestety nie posurfują, bo nie ma warunków. A jak ostatnio byliśmy, to było mnóstwo surferów. Jak znajdę ten filmik, to puszczę tutaj. A tu jest Rudolf, właściciel szkoły surferskiej. Wróciliśmy już do Funchal po naszym prawie surfowaniu i tu cały czas się coś dzieje. Dzisiaj na przykład jest zlot starych samochodów w Maderze. Właściwie nie ma tygodnia, żeby coś się nie działo na wyspie. Jakieś rajdy, motocrossy, wyścigi. Wszystkie samochody mają kwiaty, ponieważ jest to parada w ramach święta kwiatów na Maderze. Dzieje się pod Muzeum Ronaldo. Dobra, ten mi się podoba najbardziej. Władze Madery potrafią zadbać o to, żeby tutaj cały czas się coś działo. Okazało się, że pan, który otwierał mi konto w tutejszym banku, jest posiadaczem takiego pięknego samochodu i Pawcio mu pomagał ruszyć.